Witajcie w pierwszym odcinku nowej serii, w której będę przedstawiał Wam przystanki kolejowe miasta Poznania. Zapraszam do oglądania. Tym razem odwiedziłem przystanek kolejowy Poznań-Milikowo. Zacznijmy od poprzedniej lokalizacji. Z relacji ustnej dowiadujemy się o małym drewnianym budynku obsługiwanym przez dróżnika. Znajdowała się w nim kasa biletowa i poczekalnia. Obecnie nie ujrzymy żadnych pozostałości po starym przystanku kolejowym. W 2007 roku został on przeniesiony kilkaset metrów na zachód. Obecny dwuperonowy przystanek kolejowy nie posiada żadnych zabudowań. Dyżurka w pobliżu peronów pełni funkcje związane z przejazdem. Poznań unikowo posiada także bocznicę, której jedno z odgałęzień prowadzi w kierunku starej cegielni na szachtach oraz bliżej nieokreślonych zabudowań w pobliżu bocznicy. To by było na tyle. Dziękuję Wam za oglądanie. No i cześć!